Wiedźmin 3 to w zasadzie gra, w której nie ma słabych zadań. Aktywności poboczne z odpowiednią narracją niemal zawsze są bardzo fajnymi mikrohistoryjkami. Teraz wybraliśmy dla Was 10 najlepszych zadań pobocznych w Wiedźminie 3. Lista jest oczywiście mocno subiektywna. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść! Zadanie Mysia Wieża to esencja gry. Bardzo ładnie nawiązuje do polskiej mitologii, a także jest zobrazowaniem wiedźmińskiego fachu. Na wyspie Kłomnica znajduje się wielka wieża. Spotykamy tam pewnego kobiecego ducha, który opowiada nam pewną ponurą historię. Mysia Wieża to tylko pierwszy element w ciągu zadań związanych z Keirą Metz, który pokazuje, jak mocno w wiedźmińskim uniwersum związane są ze sobą miłość i śmierć. Pieśń Rycerskiego Serca to zadanie z dodatku Krew i Wino. Natykamy się na nie już na początku naszej przygody w Toussaint. Zleca nam je młody rycerz Guilliam. Musimy odkryć tajemnicę jego ukochanej Vivienne. Szybko okazuje się, że w sprawy zamieszane są siły nadnaturalne, a nad dziewczyną ciąży dość dziwaczna i przykra klątwa. Wybraniec Bogów to jedno z bardziej mrocznych zadań w całej grze. Na Skellige trafiamy do chaty na pewnym wzgórzu. Tam próbujemy wyleczyć niejakiego Udalryka. Szybko okazuje się jednak, że nasze starania są nieskuteczne. Mężczyznę opętał bowiem podstępny Him, demon, który karmi się ludzkim strachem. Będziemy musieli albo z nim walczyć, albo starać się przechytrzyć demona. To jeden z mocniejszych fragmentów w całym trzecim Wiedźminie. Ta misja to prawdziwe jaja. I to dosłownie, bowiem chodzi w niej o to, by odkryć, kto oderżnął pewnemu pomnikowi jego, by tak rzec, klejnoty rodowe. Jak twierdzi człowiek, który zleca nam to niezwykle ważne zadanie, na jajach pomnika Reginalda wisi cała gospodarka turystyczna Becler. W pogoni za owymi jajami trafimy oczywiście na potencjalne walki, czy dowiemy się, jak mają się sprawy seksualnego wigoru u pewnego staruszka. To jedna z lepszych misji, szczególnie narracyjnie, i prezent dla fanów zarówno całej trylogii gier, jak i literatury. Odnosi się bowiem do tego, w jaki sposób związali się ze sobą Geralt i Yennefer. Najważniejsza jest konkluzja, możemy bowiem sprawdzić, czy miłość dwojga bohaterów jest prawdziwa, czy może to tylko efekt magii. I zadanie to można rozwiązać na dwa sposoby, więc wielbiciele Triss i Geralta jako pary na pewno będą zadowoleni. Skarb hrabiego Roivena. Misja ta to zadanie z głównego wątku, więc jest bardzo długie. Nam chodzi o moment, w którym Triss Merigold wpada na pomysł, by zabrać ją do łowców czarownic. Triss ma być poddana torturom, podczas gdy Geralt w gabinecie Mengego będzie się raczyć dobrym winkiem. Zadanie możemy przerwać w każdej chwili, ale paradoksalnie lepszą decyzją jest pozwolenie na tortury i takie lawirowanie w rozmowie, by wyciągnąć jak najwięcej z Mengego przy wtórze krzyków Triss zza ściany. Geralt, by wyciągnąć z ukrycia Dopplera Dudu, musi wziąć udział w przedstawieniu teatralnym napisanym przez ukochaną Jaskra Priscillę. Zanim sztuka dojdzie do skutku, będziemy musieli oczywiście zrobić kilka rzeczy, ale nagrodą za to jest właśnie fenomenalnie zrobione przedstawienie, w którym wybieramy odpowiednie linie dialogowe naszego bohatera. W tym zadaniu Geralta musi opętać zmarły brat Olgierda, a później udajemy się na wiejskie wesele. Tam możemy wziąć udział w różnych zabawach weselnych, pokroju gonienia świń, łowienia buta z jeziorka czy partyjki w gwinta. Ba, jak to wiejskie wesele, będziemy się także łomotać sztachetami z bandą podpitych chłopów. Wyspiański może to i nie jest, ale to jedno z ciekawszych zadań w pierwszym rozszerzeniu trzeciego Wiedźmina. To zadanie, które zobaczymy na samym początku gry, a już ustawia ono odpowiednio nasze podejście do niej. Pewna starowinka prosi nas o odzyskanie patelni ze stojącej nieopodal chaty. To zadanie bardzo autoironiczne. Babinka komentuje bowiem gadanie do siebie Wiedźmina. Dość wprost twórcy zdają się sugerować, że mają świadomość gamizmów, czyli mechanizmów, które sprawiają, że gra jest grą i polega na komunikacji z graczem, choć w obrębie świata przedstawionego może brzmieć to czasami idiotycznie. Prawdziwy cymes. Czy to najlepsze zadanie w całej grze? Trudno powiedzieć. Jest dość skrzętnie ukryte przed wzrokiem graczy i można na nie trafić zupełnie przypadkiem. Geralt po zjedzeniu pewnych grzybków po raz pierwszy w historii zaczyna słyszeć to, co mówi jego płotka. W polskiej wersji językowej przemawia zresztą głosem Wojciecha Mana, co prowadzi do licznych absurdalnych sytuacji i gierek słownych. Samo zadanie jest dość krótkie, ale ze względu na leniwy i niespieszny głos Mana oraz świetnie napisane linie dialogowe to bardzo dobra rzecz.
No i kończy się małym, gorzkim zgrzytem, po którym nigdy więcej nie spojrzymy na płotkę tak samo. A jakie są wasze ulubione zadania w Wiedźminie 3? O swoich propozycjach piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał i kliknąć w dzwonek, aby dostawać powiadomienia o nowych materiałach. Tu coś jest.